Za moimi plecami Nissan Patrol, gotowy już do piaskowania podwozia i wcale nie tak najgorszym stanie. Zdemontowane zostało wszystko, co było tylko możliwe, natomiast właściciel chciał się ograniczyć do tego, aby nie demontować karoserii od ramy. Zdemontowane zostały m.in. zbiornik paliwa, przedni, tylny zderzak, amortyzatory, sprężyny. W ich miejsce zamontowany został taki sztywny łącznik po to, aby wypiaskować również tutaj kielichy od tylnych sprężyn. Zdemontowana została również wiązka elektryczna z całego podwozia. Auto trafia do piaskowania. Po piaskowaniu zostanie nałożony podkład epoksydowy, przemysłowy z 80% zawartością cząstek stałych aluminium i tlenku żelaza, co stworzy nam osłonę katodową dla stali. Po zapodkładowaniu pójdziemy w stronę mas gumowo-polimerowych. Znajdą one się m.in. na ramie, progach, nadkolach i większości płyty podłogowej, ponieważ podkład stanowi ochronę antykorozyjną, natomiast masa gumowa będzie chronić go przed uderzeniami mechanicznymi. Całość zostanie zakończona woskiem, suchym woskiem, który trafi również wewnątrz ramy i we wszystkie profile zamknięte oraz nadwozie. Widzimy się już w kolejnej relacji po piaskowaniu.